Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby zobaczyć, jakie filmy historyczne wychodzą oraz postanowiliśmy wziąć udział w debacie. W debacie na temat, jak przekonywać młodych do, jak przekonać innych, taki jest dokładny temat, jak przekonać innych do tego, że historia uczy nas przyszłości. Zabraliśmy głos w tej sprawie i myślę razem z kolegami tutaj jednomyślnie, że w tej sprawie zostaną poczynione jakieś kroki, że trochę podejście dorosłych ludzi zostanie zmienione do naszej sprawy. Jak chcecie, żeby to podejście zostało zmienione? Chcemy, żeby po prostu nie uczono nas cukierkowych, powiedząc tak bardzo kolokwialnie, historii, tylko prawdziwej historii opartej na prawdzie, w faktach, czasem brutalnej dla Polski, ale prawdzie. Musi być to prawda. Bo po co mamy się uczyć czegoś, co jest zmyślone? No nie zmyślone, ale po prostu takie miłe, ładne, skoro nasza przeszłość czasem też była dla nas bardzo brutalna, jak dobrze wiemy. Czemu nauczanie historii i takiej historii, o jakiej mówicie, jest tak ważne? Jest tak ważne, żebyśmy zrozumieli naszą właśnie przyszłość, bo jeżeli nie będziemy rozumieć naszych błędów z poprzednich lat, nie będziemy wiedzieć, jak działać w przyszłości, jak zabiegać tym problemom, jak sobie z nimi radzić i po prostu jak reagować na to. Nasze państwo ma bardzo bogatą historię. Mamy w swojej historii wiele błędów. Na tych błędach powinniśmy się uczyć, żeby nie popełniać ich w przyszłości. Ponieważ jeżeli coś kiedyś zrobiliśmy źle, to jaki jest cel popełniać to jeszcze raz? I tutaj właśnie jakby idąc dalej tym tokiem myślenia, jeśli nam błędy nie zostaną przedstawione, jeśli nie zostaną nam wytyczone, to nie będziemy równie dobrze mieli materiału, z którego następnie mamy wyciągać jakieś wnioski, z jakich się mamy uczyć. Myślicie, że głos młodzieży, głos młodych przebije się do tych najwyższych osób, które decydują o tym, jak wygląda program nauczania i w jakiej formie nauczana jest historia? Mamy taką nadzieję. Bardzo nieskrytą, otwartą mamy taką nadzieję, że w końcu podręcznik od historii przestanie być tylko cukierkową opowieścią, ale i opartą na faktach, realiach i o tym, co się naprawdę w Polsce działo przez to nasze 1000 lat, odkąd istnieje nasze państwo, ponad 1000 lat.